Siemanko, w kolejnym odcinku Kariery Palermo na moim kanale. No pozostało mi 5 subów, 1200, żeby wbić. Fajnie było wbić to do końca miesiąca. Ja was zapraszam na kolejny odcinek Kariery Palermo, już przedostatni tej serii. Dlatego w tym tygodniu dwa odcinki. Mam nadzieję na początek. No powiem wam, że trochę jestem taki osłabiony. Mam ponagrywane odcinki, ale czy wszystkie wypuszczę w tym tygodniu, to nie wiem, więc bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia karty mojej społeczności, bo tam będą wszystkie informacje na temat odcinków. I bardzo wam dziękuję za dużą aktywność ostatnio pod moimi filmami, lajki, suby. Jest to bardzo miłe. No i zapraszam was na mecz z Barceloną. Tutaj gramy, to jest trzecia kolejka Ligi Mistrzów. Na razie nam bardzo słabo idzie, ale tutaj Luka Romero świetnie się odwrócił i pokonuje Ter Stegena i mamy wyrównanie w tym meczu 1-1. Świetna akcja Luki i naszych piłkarzy. Kolejna akcja Barcelony, Fati podaje do De Jonga. De Jong za pola karnego, słupek, ale mieliśmy szczęście, ale fatalne tutaj wybicie naszego obrońcy i nie wiem, jak to wpadło do bramki. No po prostu tragedia, jak to się stało, że tracimy tą bramkę. Darwin Nunes na 2-1, druga połowa, De La Vega rozpoczyna kontrę, świetnie się uwolnił nasz argentyński napastnik, wchodzi w pole karne, skrzydłowy strzela, no i mamy remis, taki mecz punkt za punkt można powiedzieć, jedni strzelają, drudzy odrabiają, mam nadzieję, że pod koniec meczu to my będziemy mieli więcej bramek. Darwin Nunes, rzut wolny, tutaj za długo się zastanawiam, kim podbiec, no i niestety nie zdążyłem, no i Darwin Nunes strzela hat-tricka. Tej bramki mogliśmy uniknąć, tak naprawdę fatalne zachowanie, trochę moje w obronie i niestety 3-2, ale Palermo się podaje, Samuel Ricci, Guzman, niestety złe podanie, Darwin Nunes, Ferran Torres, Nunes, no i kolejna bramka Urugwajczyka, czwarta bramka, jak się nie mylę w tym meczu, mam nadzieję, że się nie mylę, no ale chyba tak, niestety 4 gole, no nasza gra, ja naprawdę nadzieję, że w nowej FIFA, nowej serii będę lepiej grał w obronie. O tym też trochę jest jakiś. Myślę, że w tym tygodniu i skończę tą karierę Palermo, tak jak mówiłem, kończę. I już następną sobie zrobię trochę wolne i będzie trochę wolne od kariery. Wrócimy w lutym, trochę wtedy podgonię raków i karierę zawodnika, ale dobra. Lecimy tutaj 3-4, niestety przegrywam z Barceloną i po trzech kolejkach Ligi Mistrzów mamy 0 punktów na koncie. Jest to tragiczny nasz początek Champions League. No nie tak to miało wyglądać, ale no co zrobić, jak nic nie zrobić. Niestety na razie nie jesteśmy, nie idzie nam kompletnie. Gramy z Romą, mecz ligowy. No najważniejsze dla mnie wygrać w tym sezonie Scudetto. Mamy rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, Fontanarossa, zobaczcie to uderzenie. 1-0, jak on tu uderzył, naprawdę nie mam pojęcia, ale prowadzimy, nasz lewy obrońca strzela drugą bramkę w tym sezonie i 1-0. Tutaj niestety głupi błąd w naszej obronie, Roma przechwytuje piłkę, podanie w pole karne i niestety wyrównanie. Szkoda, że tracimy tak głupią bramkę, Jamal Musiala, co on robi w Romie, nie mam pojęcia. Ale Roma, no Roma jest słaba w rzeczywistości ogólnie, tak oglądając te mecze Romy. Wczoraj na przykład cudem, że z Milanem zremisowali, tak naprawdę Milan się bardziej skompromitował. Kolejna akcja Romy, Enzo Fernandez, Probej, co za w ogóle skład Romy, 2-1, niestety przegrywam po kolejnym takim kuriozalnym golu, Brian Probej i niestety 2-1. Czas odrabiać straty, Luka Romero, prasa na boiska, podaje do Belotti, do Contiego, no i Carmine Conti, zobaczcie ile ma jeszcze, Conti, tyle miejsca ma, no i 2-2, uciekł sobie od brońców Conti, naszym kapitanem w tym meczu, strzela gola na 2-2. Kolejna akcja Palermo, De La Vega, Belotti, dużo miejsca, znowu ma Conti, biegnie, prawa noga, lewa noga, co to za różnica, 3-2, druga bramka, Contiego w tym spotkaniu, genialnie gra ten młody Włoch, no będzie mi go szkoda, no bo to naprawdę mega talent, myślę, żeby się mógł rozwinąć do niesamowitej liczby. Kolejna akcja, podanie do Contiego, no i Conti ma hat-tricka, 4-2. Conti w tym meczu jest kapitalny, no po prostu niższy konkurencji. Ale Roma atakuje dalej, ale odbieramy piłkę, świetnie, nasz obrońca Fontanarossa do Lucas Moura, do Belottiego, tem do Contiego, Conti w polu karnym, czwarta bramka w tym meczu, Carmine Conti jest de beściach, naprawdę niesamowity piłkarz. Roma jeszcze atakuje, jest 5-2, ale mamy piłkę, Andrea Belotti,
Kolejna akcja, Palermo kontra Belotti, lewa strona boiska, biegnie nasz piłkarz, Belotti, nie daj się dogonić, Belotti w polu karnym, no i strzela gola, co za akcja Belottiego, przebiegł przez całe boisko prawie. No i strzela bramkę na 6-2, więc gromimy Romę, Roma strzela jeszcze gola numer 3 w tym meczu, rzut autu, rozegranie, pyk, ładnie to zrobili, niestety 3 gole tracili, no tragiczna jest ta gra w obronie, ja mam naprawdę nadzieję, że w końcu się ogarnę. Bo jakoś mi nie idzie w tej obronie. 6-3 wygrywamy to spotkanie. Czas na mecz Sassuolo. Symulujemy. I 4-0 Belotti. 2 razy De La Vega oraz Luca Romero. Więc tak na razie spoko. 3 punkty na naszym koncie. 4-0 Sassuolo. Lecimy dalej. Pozyskałem 2 piłkarzy za darmo. Francisco Trincao. Mega moim zdaniem wzmocnienie. No i Ante Rebic. Byli wolnymi agentami, więc stwierdziłem, że ich sobie pozyskam. Wzmocnią nasz zespół na kolejne pół roku. No i jeszcze Edmilson Fernandez pozyskany. Myślałem, że ma lepszy overall. No i gramy z Napoli. Gramy z Napoli u siebie. Ważny mecz, bo Napoli to nasz rywal o mistrzostwo. Jeszcze w tym sezonie przegraliśmy. Kwaraskwelia, Gruzin do Madisona. Jest faulowany w polu karnym. No Daniele Lugani jest tak zwrotny jak nigdy, wiem co, jak PKP, nie wiem. Nie mam pojęcia co powiedzieć. Ale naprawdę jest słabiutki Lugani. Tutaj fatalny fał i mam rzut karny, Korea, no perfidny lobik, pocinka i 1-0 dla Napoli, ale atakujemy, czemu by nie, prawa strona boiska, piłka do Belottiego, Andrea Belotti w polu karnym, no i broni Meret, niestety, Napoli atakuje w drugiej połowie, Korea niestety w polu karnym, Korea, i 2-0. Fatalne zachowanie obrony Palermo. I przegrywamy 2-0. Czyżby pierwsza porażka w tym sezonie w Serie A? Na to się zanosi. To jeszcze Madison, drudrożny Antoine, wolny Griezmann. Madison, poprzeczka, złe wybicie. No i 3-0. I przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie Serie A. Jose Gaya z Napoli 3-0. No i tu jest pierwszą porażkę. Czas na Ligę Mistrzów. Jeśli chcemy awansować, no musimy wygrać te 4-3 spotkania, żeby mieć jakąś szansę. Gramy z Barceloną na Camp Nou. No musimy się nie skompromitować dalej. Dużo goli tracimy, dużo strzelamy, ale gramy z Barceloną piąta minuta. Conti do Belottiego. Andrea Belotti. Ma dużo miejsca. Andrea 1-0. Szósta minuta. Świetnie. Rozpoczynamy to spotkanie z Barceloną. No jeśli wygramy wszystkie spotkania, będziemy mieli jeszcze szansę na awans. Kolejna akcja, Rebic do Belottiego, Belotti do Trincao, świetnie tutaj Trincao w polu karnym. Trincao 2-0, Francisco Trincao, prowadzimy z Barceloną 2-0 w 12 minucie spotkania. Kolejna akcja, Rebic, druga połowa spotkania, Conti do Rebicza, Ante Rebic. Rebic biegnie, Rebic się uwolnił, Rebic polu karnym, 3-0, no gromimy Barcelonę na Camp Nou. I czyżby pierwsza wygrana w tym sezonie Ligi Mistrzów? 3-0, wygraliśmy, nie straciliśmy gola. Wow, w lidze remisujemy z Udine, niestety, i 0-0, bo porażce z Napoli to nie jest najlepszy wynik. I tutaj kupiliśmy sobie SPD, tak kupiliśmy, oddałem do Genoi. Korony, a nasz SPD ma 78 overalla, myślę, że fajnie wzmocni nasz zespół na połowę sezonu, no potrzebujemy kogoś do rotacji, gramy z Pizą, no i ten mecz był naprawdę niesamowity, stwierdziłem, że muszę dać skład rezerwowy, bo następny mecz jest Ligi Mistrzów i stwierdziłem, że jak zagram, to wygram po prostu, a Pisa zagrała naprawdę świetne spotkanie, Marin do Luki, no i Luka strzela na 1-0. Niestety przegrywamy, dość niespodziewanie jest tą Pizą. Czemu nie mają skrót PiS? No ja, skrót PiS na moim ekranie. Nie no, jak tak można żyć? Gramy tutaj Muchtar strzela na 1-1, naprawdę duże zamieszanie, ale na szczęście Niemiec strzelił gola na 1-1, Henry Muchtar, wyrównujemy, ciężkie spotkanie, naprawdę. Początek drugiej połowy, kolejna akcja naszych rywali, Perin. Kapitalna interwencja, ale nie. Rugani znowu fauluje i mamy rzut karny. Daniel Rugani, jesteś tak zwrotny, że... Nie tam jesteś zwrotny. No zobaczmy tutaj. Ajajaj. I po co ta noga Rugani? Rzut karny. Tramoni. Może Perin w końcu obroni. Tramoni! Niestety. Perin nie broni. 2-1 dla
naszych rywali. Ale atakujemy oczywiście Trincao, nie poddajemy się. Prawa strona boiska, Portugalczyk, Trincao, Rebić pol karnym, Ante Rebić, 2-2, no Chorwat. Drugi mecz rzędu z golem, naprawdę daje radę. Za darmowy transfer, naprawdę spoko. No i 2-2, znowu wyrównujemy. Ja nie spodziewałem się tak ciężkiego meczu, podaję do pole karne. Niestety nieudane, Samuel Ricci wygrywa pojedynkowy Bernab. Ramirez, co za uderzenie hiszpańskiego naszego wychowanka. 3-2, Ramirez, małe prowadzenie, kapitalne uderzenie. Ale Pisa atakuje, Luka, no i 3-3, Luka. Niestety, no wyrównują, zabierają piłeczkę, Pisa chce powalczyć o 3 punkty, są się silni. Wiedzą, że mogą powalczyć o zwycięstwo. No na Palermo dzisiaj w bardzo dziwnym składzie. Kolejna akcja naszych rywali. Przejmujemy El Sharawi, lewa strona boiska. El Sharawi, co zrobi? El Sharawi podaje do Rebicza. Rebic, Ramirez. No i 4-3. Druga bramka Ramireza. Kapitalne wykończenie. Ismael Ramirez, naprawdę. Jakby on grał więcej, może już by miał większe overa. Akcja naszych rywali. 88 minuta. Avila, prawa strona boiska, Avila, podaje do Muratana, Parot, niestety, 4-4, czyżby remis w tym meczu? Sorry za mój głos, ale naprawdę trochę się kiepsko czuję. Ale końcówka meczu, Ramirez, 91 minuta, hat-trick Ramireza, bramka, która da zwycięstwo Palermo, 5-4, niesamowite to było spotkanie, naprawdę cudem wygraliśmy. Ale Ramirez zagrał świetnie, hat-trick. No i możemy się przygotować do kolejnego starcia w Lidze Mistrzów. Tym razem z Hajdukiem Split, czyli naszym pogromcą z pierwszej kolejki. Tak nas zlali, że chciałbym o tym zapomnieć. No i gramy. De La Vega do Contiego, Conti do Belottiego, Belotti, boom za pola karnego. Petarda odpalona, 1-0, 23 minuta. Andrea Belotti, witamy. Kolejna bramka naszego napastnika. Kolejna akcja, chwilę później Romero, Conti, podanie do Romero, Luca Romero, Romero biegnie, prawa strona boiska, Romero w polu karny, podaje Belotti, 2-0. Czyżby kolejne 3 punkty łatwo zdobyte? No było fajnie wygrać, bo byśmy jeszcze mieli szansę na awans, akcja Hajduka. Ale Fontanarossa przyjmuje piłkę, De La Vega do Belottiego, Belotti. Conti w polu karnym strzela, 3-0, no zanosi się na pewną wygraną naszej ekipy, 3-0, idziemy jak burza w tym meczu, jakbyśmy tak grali od początku Ligi Mistrzów, kto wie, może już byśmy mieli pewny awans. Akcja Hajduka, nieudany rzutka, Pedro De La Vega ma kontrę, prawa strona boiska, De La Vega, Argentyńczyk jest bardzo szybki, wybrzedza tutaj jeszcze Biuka w polu karnym. No i mamy 4-0 w pierwszej połowie. No, niesamowite spotkanie. Palermo. No i 3 punkty na naszym koncie wędrują. W tym momencie postanowiłem wyjść z spotkania, bo co tu grać? Nie ma co. Szkoda tej straconej bramki, ale wygraliśmy 4-1 i mamy kolejne 3 punkty, więc przed ostatnią kolejką mamy naprawdę szansę na awans. Gramy z Empoli, symuluje to spotkanie, 3-2 wygraliśmy, 2 bramki De La Vega, 1 Muchtara, dla naszych rywali 2 Morelos, no i fajnie, mamy 3 punkty na naszym koncie, możemy się cieszyć z tej wygranej. Kolejny mecz, 1-1 z Interem, choć grali w dziesiątkę, to tylko remis, słabo, mogliśmy wygrać to spotkanie na luzie, ale niestety się nie udało. Kolejny mecz, no i gramy z Marsylią. Jeśli wygramy, mamy awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, więc wszystko jest zależne od nas. Gramy z Marsylią, no i musimy to spotkanie wygrać. Wygrana, widzimy się w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Przegrana, odpadamy. Nad Ligi Europy nie ma. No i gramy Palermo na własnym boisku, podaje do Contiego. Belotti, Conti w polu karnym, Conti, 1-0 dla Palermo, 5 minuta, czy to spotkanie mogło się rozpocząć lepiej, niesamowita akcja Contiego, mamy to, prowadzimy z Marsylią, w tym momencie jesteśmy dalej w Lidze Mistrzów, akcja Marsylii,
Jimenez, Santi Jimenez świetnie do McKenniego, lewa strona boiska, McKennie, ajajaj, McKennie, Beto, Tete i niestety, kuriozalna bramka, 1-1, niestety, remisujemy kolejna akcja i sorry za to, akcja Marseille, podanie w pole karne, Beto, no i w tym momencie odpadamy z Ligi Mistrzów, no niestety, 2-1 przegrywamy z Marsylią, ale nie poddajemy się w tym meczu, atakujemy. Belotti do Contiego, Conti ma dużo miejsca, Conti, gol, 2-2, no musimy gonić wynik, mamy 5 minut do końca meczu, czy nam się uda, ostatnia akcja tak naprawdę nasza, Belotti do Trincao w pole karne, Trincao, dlaczego nie tego nie trafiłeś, to była bramka, to była akcja na zwycięstwo. Jeszcze nie koniec, Conti, co tu zrobić? Podanie do Delavegi, strzał zablokowany, może trzeba zagrać inaczej, Walukiewicz wygrywa. Trincao, Fontanarossa, Miretti traci piłkę. No i niestety to jest koniec naszych marzeń o Lidze Mistrzów. Odpadamy w fazie grupowej. Niestety te pierwsze trzy spotkania były tak beznadziejne, że przez nie przegraliśmy fazę grupową. No i zostajemy. Zostaje nam walka o Scudetto. Wygrywamy 3-0 z Atalantą, Bergamo, pewne zwycięstwo, naprawdę dobre spotkanie. Czas na kolejne mecze, tym razem gramy z Milanem, też symuluję, bo czemu by nie. Trzeba ryzykować, bawić się, 3-2 wygrywamy, Conti, Belotti, Milan, Pobega i Tonali. Więc naprawdę spoko, 3 punkty na naszym koncie. No i koniec, spotkanie z Torino, symulujemy 1-0 z Zanotto. I więc skromna wygrana, ale cieszą 3 punkty. Nie rozumiem tych zmian piłkarzy na środek obrony, jeśli nie są obrońcami. Nie kumam, po co tylu obrońców zmieniać w FIFA. No ale dobra, po 18 kolejkach mamy 1 punkt więcej niż Napoli, ale jeden mecz mniej rozegrany, jedna porażka, 15 zwycięstw. Naprawdę nie jest najgorzej, walczymy o historyczne Scudetto. Mam nadzieję, że uda nam się finałowy odcinek, mam nadzieję, że nagram w piątek, go wrzucę. Tak wyglądają moi najlepsi piłkarze, no Velotti, te asysty, no po prostu kocor. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodoba, zostawicie co najmniej 20 łapek w górę. Mam nadzieję, że dogram głos do następnych odcinków, bo na razie jeszcze jestem w stanie, ale zobaczymy co będzie w następnych dniach. Wygrywamy. Dobry odcinek, moim zdaniem, szkoda tej Ligi Mistrzów, ale co zrobić. To tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, do następnego.